Ognisko koronawirusa we wsi w województwie śląskim. Mieszkańcy Chałkowa żyją w strachu, bo od kilku dni mieszka tu 19-osobowa grupa Ukraińców. Przyjechali za pracą, ale teraz są uwięzieni w Polsce. Do dzisiaj nie mieli żadnego wsparcia, nie wierzą w wyniki testów, które zostały przeprowadzone na granicy, bo nie mają żadnego dokumentu. Wszystkie dodatnie. 18 osób. Nie wiemy jak to, czy to testy, czy to my takie. No, my się źle nie czujemy, ale nam potrzebne witaminy, coś. To jest takie zwykle, od kaszle, od garla, od kateru, oto wszystko, że nam potrzebne. I jakieś jedzenie, bo my się nie możemy, nie to, że może w kogoś tam się zostali jeszcze pieniądze, bo jechali. Takie. To nam, jeżeli by nam nie przywiezli, to nam by pan nic nie dostawił. My się sami nie możemy pójść, bo my w jakich widziały, w jakiej sytuacji, żeby my się sami poszli wkupili. Jeżeli by nie MOPS, nie Caritas, to... Dziękujemy im bardzo. Pośrednik, który ściągnął tu całą grupę Ukraińców, zostawił im niewiele. Uświadomiłam panu, że to na nim spoczywa obowiązek pomocy tym ludziom. Okazało się, że tą pomoc po mojej interwencji dostali. Była to pomoc, że tak powiem, no na pewno niewystarczająca, bo tych ludzi jest tam 19 osób. Oni dostali 5 bochenków chleba, trochę makaronu, chleb. I bodajże jedno opakowanie sody oczyszczonej do płukania gardła. O niczym nie wiedziały władze gminy Lipie. Po statystykach przekazanych przez sanepid w Kłobucku urzędnicy zorientowali się, że coś jest nie tak, bo liczba zakażonych na terenie gminy nagle wzrosła. Okazało się, że zostali oni w sobotę przewiezieni z Wąsosza Górnego. Dopiero wczoraj odbyła się cała akcja z udziałem służb. W nocy imigranci ze wschodu zostali przebadani. Żaden z nich nie musiał trafić do szpitala. Pan, który sprowadza te osoby i tam przebywały w tych domach, stwierdził, że w celu odizolowania ich, żeby tylko ci dodatni byli razem i kwarantannowani osobno, oddzielnie, że zmieni miejsce pobytu tych osób. Na co przystaliśmy, prawda, bo niektóre osoby jeszcze były ujemne. Jednak pośrednik nie poinformował, że obcokrajowcy wylądują właśnie tu, w Chałkowie. Aktualnie we wsi przebywa więcej Ukraińców niż Polaków. Wyczytałam na Facebooku, że w Wąsoszu są zarażeni, ale że to przyjedzie do nas, to nikt się tego nie spodziewał. Nikt. Jest strach wśród mieszkańców? Na pewno, bo ja akurat mam wnuki chore i wyjechały na ten czas teraz, co tu się to wszystko dzieje, bo to są bliźniaki, są dzieci chore i obawiamy się tego wszystkiego. No chociaż tak jak mówię, że gdybyśmy wiedzieli, ja bym bez obaw poszła i w miarę pomogła tym ludziom. O to, co będzie dalej, obawiają się również władze gminy. Jednak deklarują pomoc dla Ukraińców tak długo, jak długo tu zostaną. Zdziwieni to zbyt łagodne słowo. Zarówno ja, jak i mieszkańcy właśnie tam w Chałkowie, ale również mieszkańcy naszej gminy, przedsiębiorcy, są przerażeni. Są przerażeni, bo no, to na nas spadło z zaskoczenia. No, myśmy, to nie są nasi mieszkańcy, prawda? Myśmy nie byli przygotowani do tego, że takie ognisko w liczbie 19 osób po prostu pojawi się z dnia na dzień. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kłobucku zawiadomiła już policję, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa przez pośrednika. Obywatele Ukrainy chcą już wracać do domu i w przyszłości unikać pracy w Polsce. Jednak ich los będzie znany dopiero na początku września, kiedy przejdą drugi test na koronawirusa.